Zastanówmy się nad takim prostym zadaniem. Ile razy jesteśmy w stanie złożyć na pół zwykłą kartkę papieru? Ile razy? Czy jeżeli ktoś jest silny, to może składać kartkę na pół, potem znowu na pół i tak dalej 10 razy, 20, może 100? Czy to jest tylko kwestia siły? Czy może pewnych zależności matematycznych? Można próbować i dość szybko się przekonać, że to nie jest takie proste. A nawet najsilniejsi już po kilku razach nie dają sobie rady. Dlaczego? Zastanówmy się, jak to jest z tym składaniem pojedynczej kartki. Jeżeli zaczynam od pojedynczej kartki i złożę ją raz, to mam dwie warstwy. A jak złożę drugi raz, to mam łącznie cztery warstwy. Po jednym złożeniu są dwie warstwy, a po drugim dwa razy tyle. Po kolejnym złożeniu te cztery warstwy razy dwa to jest razem osiem, czyli jeszcze dwa razy tyle. I każde złożenie to jest pomnożenie przez dwa. Na przykład po 10 złożeniach to będzie 2 razy 2 razy 2 i tak 10 razy, czyli 2 do potęgi 10. Można to policzyć i sprawdzić, że to jest 1024, czyli około 1000. To znaczy, że po 10 złożeniach nasza kartka miałaby grubość około 1000 kartek. Ryza papieru do drukarki, 500 kartek, ma grubość około 5 cm. Zatem nasza dziesięciokrotnie złożona kartka miałaby grubość około 10 cm. Już tutaj widzimy, że trudno byłoby nam poskładać kartkę, żeby uzyskać coś o grubości 10 cm. Ale policzmy jeszcze dalej. Co się stanie po 20 złożeniach? Mamy zatem 2 razy 2 razy 2 i tak 20 razy, czyli 2 do potęgi 20, czyli 2 do 10 razy 2 do 10. Już teraz wiemy, że to jest mniej więcej 1000 razy mniej więcej 1000. To znaczy, że nasza kartka miałaby grubość około 1000 razy 10 cm, a to jest, uwaga, 100 metrów. A więc, jeżeli jakimś cudem udałoby nam się złożyć kartkę tylko 20 razy, to tak złożona kartka miałaby wysokość wieżowca. www.interklasa.pl. Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.